이야, 기분이네. 이거 First 이거 훨씬 맞췄어, 두 시제에 되게 신보가 쟁기 야, 별줄 원해 First 스봉가르도와는 더 이상 상황이지 No, nie wiedzieliśmy. Mamka zaszalała, co? Mamka mogła wziąć mniejszą. Jumbo. Duża. Taka duża jumbo. Jezu. Krwawicy, no tak. Tak fajnie, no w sumie. W sumie fajnie, tylko nic nie ma. W sumie fajnie, tylko nic nie ma. Tutaj jest fajny budynek. Idziecie tam gdzieś, tamtą stronę już? Chodźcie. Tu jest fajny budynek, tylko taki mega opuszczony. Trochę wygląda, jakbyśmy w Czarnobylu byli. Tam fajnie jest zagospodarowana plaża. Daleko. A tutaj... Tutaj mamy takie coś opuszczone. Taki budyneczek. Chyba, nie wiem co to. Po jakichś koloniach. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wow. Grubo. Grubo. Co tu było? Jo. Miejsce. Jo, jaki budynek. Jo. First. Jo, chodź tu zobaczysz, co tu się dzieje. Jo, pierdziele. Ale banjo, co? Płacz. Co tu się dzieje? Teraz nic. Teraz już nic, ale ciekawe, co tu było. Masakra. No, farby pootwierane, co się właściwie jeszcze... jeszcze domalować. Ale tam nie, tam szkło, chodź. Chodź, jeszcze tam dalej zobaczymy. Chyba na wojnie go chyba zbombardowali. Ciekawe, co to było. Ktoś wie w Krwawicy, co to za budynek koło Makarskiej? Jak działało, to pewnie było fajne. Grubo. Grubo. No, można tam iść na górę, połazić. Co to za budynek? Tu jakieś chyba łazienki. Ja pierdzielę, ale fest. Zbombardowane to jest niesamowicie. Masakra. Grubo. Co to jest? Może jakiś ten szpital? Ej, może to jakiś szpital był? Taki może dla jakichś chorych. To takie szerokie korytarze, może to tutaj jakiś ludzie sobie gdzieś tu coś łazili, coś robili. Ej, zaraz mi na łeb spadnie tynk. Nawet nie ma co tu łazić. Jo, ale budynek, co? Kurde, taki straszny, co? Bardzo straszny. No. Tam nie strach chodzić, bo można na głowę coś spaść, odpaść coś. Jakaś lampa, co? Tam była taka ścieżka. No. Tam był taki zjazd. Uważaj. No, jakieś takie właśnie sanatorium, jakieś... Tutaj jest ścieżka. No, ale to nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie wiem, czy to jest góra. O, pierdziele. O, kurczaczki. Ale góreczka, co? No. Ale góreczka. Megeczka. Góreczka, megeczka. A widoczki fajne. Tu górka nas wykończyła trochę. Emka, ja chyba na tej twojej hulajnodze tu z góry zjeżdżam. Ej, no ale w sumie z drugiej strony to w Chorwacji jest mnóstwo takich miejsc i dużo, wszystkie, no nie, no nie wszystkie, no ale bardzo podobne do siebie, gdzie jest pełno deptaków i miejsc do pospacerowania, a najlepiej by było na rowerkach. Także następny wyjazd koniecznie z rowerkami. Ale spacerki też są fajne. Kurde, no bardzo fajne miejsce, tylko nazwy nie pamiętam. Bardzo takie fajne, urocze miasteczko.
z długą plażą i bardzo też długim deptakiem. Może nie ma tyle restauracji co w Tuczepi czy Makarskiej, ale pospacerować jak najbardziej tak. Baśki Wody, Baśka Woda, ryneczek, sam środek Baśki Wody, od razu tutaj marina, łódki i deptaki, restauracje i właśnie idziemy się przejść miejscowością Baśka Woda. Trzeba kupić bilecik, niestety, można sobie wybrać w trzech językach, ja biorę UK, płacimy za jedną godzinę, ok, go, wrzucamy 5 kun, czyli 3 złote i mamy na godzinkę, ok, parking. Gdzie to jest? Tu bilecik się wydrukował. No i idziemy wsadzić za szybę. Wow, ale jeszcze pusto. Można leżeć gdzie się żywcem chce. Naprawdę. Ale już by się wskoczyło do tej wody. Parking też tutaj jest blisko. Pachnie z restauracji, ulala. Deptaki, restauracje, standardowo, lecz ostatnio, jak stwierdziliśmy, Tuczepi robi na nas największe wrażenie. No, w sumie Makarska też. Przywitanie gości. Co za restauracja. Baśka Woda. Ale fajowo tutaj się siedzi i ogląda, tylko dzisiaj trochę pochmurno. Dzisiaj troszkę pochmurno, ale za to gorąco. Fajowo. Fajny klimacik. A tu przed nami, bardzo blisko, bardzo dobrze już widać, tylko może nie przez telefon, Wyspa Brać. I fajna miejscowość Bol. Kiedyś byliśmy, ale to już dawno temu, w miejscowości, miasteczku, czy co to tam jest, Bol. Bardzo fajny taki róg tam jest. Polecam, jakby ktoś tutaj był pierwszy raz, to polecam ten Bol, bo tam się wychodzi na górę i z góry jest taki punkt widokowy i można sobie fajne zdjęcia porobić, fajne pamiątki. A tutaj jesteśmy dalej w Baśce Wodzie. Kolejna zatoczka, tam widzę kolejna zatoczka, także plaża jest długa, bo ciągnie się, także, a jeszcze w tamtą stronę pewnie też się ciągnie, więc miejsca jest dużo, ale ta Baśka też nawet taka dość duża. Co tam jest? Co tam takiego ciekawego mi chcesz pokazać? Psz, tu są prysznice. No, tylko takie już dawno nieużywane, trzeba przed sezonem posprzątać. Nie? A tutaj przebieralnia. Nie, też prysznic. Za rogiem tutaj nie wiedzieliśmy, co się znajduje. Wyszliśmy, no i nic się nie zmieniło, czyli dalej plaża, no i dalej chodnik, do którym można sobie fajnie spacerować, jeździć, a i miło spędzać czas. A tutaj kolejna plaża. Co za niespodzianka. Co nie ma? Co za niespodzianka? Dla mnie to są dwie takie same plaże. O, ale jak tutaj jest spokojnie, zobacz. Patrz, jak tutaj woda jaka jest spokojna. Tutaj to dopiero latem musi się szybko nagrzewać i być bardzo gorąca, co?
dalszym ciągu znajdujemy się w Baśce Wodzie, w centrum, tylko z drugiej strony. Piękne palmy. Gdzie ta buźka tam łazi? Statki, jachty, wszystko. Gdzież ona tam włazi? Pięknie w Chorwacji jest. Ale fajowo wyglądają te palmy. Drzewa. Jeszcze nie ma takiego mocnego słońca, to jeszcze nie są zjerane i pełne zielone. Bo tak to już później różnie bywa latem. Piękne palmy. Tam co, baobab? Chyba baobab, taki jak w tym, na Zanzibarze. Nie, na pewno nie baobab, ale... Ale czemu w sumie nie? Nie wiem. Co tam? Ej, a co to, baobab jest czy co? Tam. Co? Raczej chyba nie, ale... Wygląda trochę jak baobab. Emi, patrz, baobab. No tam patrz, jakie drzewo szerokie, z ławeczkami. Jezu, ale baobab. To baobab czy nie baobab? Baobab.